Cześć. Na podcast Praktycy Przyszłości zaprasza Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Moim dzisiejszym gościem jest wyjątkowa osobowość, artysta-malarz, współwłaściciel firmy Polygon Studio, wiceprezes Fundacji Lublin Game Dev, Robert Miedziocha. Witam serdecznie. Dzień dobry. Robercie, czy mógłbyś powiedzieć, czym zajmuje się firma Polygon Studio? Od 10 lat zajmujecie się rekonstrukcją obiektów historycznych. Czy mógłbyś parę słów powiedzieć na ten temat? Jasne, to już nawet w sumie ponad 10 lat, bo... Więc tak, my mamy taką swoją gałązkę tego całego IT, że zajmujemy się multimediami dla instytucji kultury i w sumie te multimedia to jest też dość szeroki temat, bo na przykład są to rekonstrukcje historycznych obiektów, że załóżmy, tak jak zaczynaliśmy powiedzmy te 10 lat temu, nawet 12, robiliśmy rekonstrukcję, jak wyglądało miasto Lublin w latach 30. czy w XVI, XVII wieku. No i od tego się zaczęło, a później realizowaliśmy również całe wystawy, czyli jak idziemy gdzieś do muzeum teraz, są często ekrany dotykowe i tam trzeba przygotować też te prezentacje, czyli jakoś w atrakcyjny sposób pokazać treści, które często są w sumie planami, mapami, czy jakimiś rysunkami z wykopalisk archeologicznych. I my przeważnie staramy się tam używać 3D, żeby pokazać jakieś te obiekty zrekonstruowane, które można oglądać z każdej strony, klikać na jakieś obiekty, gdzie się wyświetlają dodatkowe informacje. I to są takie rzeczy. A jakbyś mógł powiedzieć, jak wygląda proces współpracy z naukowcami przy tego typu projektach? No to jest bardzo ciekawe doświadczenie, bo też trzeba sobie popatrzeć na to tak, że w zasadzie przez wiele lat naukowcy mieli do dyspozycji tylko papier, archeolodzy na przykład, papier, ołówek i wejście tych nowych technologii, czyli na przykład fotogrametki, skanów 3D, takiej wizualizacji za pomocą modeli 3D, to bardzo otwiera oczy, że tak często mieliśmy, bo wiadomo, jak my przygotowujemy jakąś realizację, to musimy bardzo dużo pytań zadać naukowcom, żeby wiedzieć, jak taki model wykonać, bo to jest często rekonstrukcja na podstawie analogii, planów, czy jakichś strzępków, kawałków wykopalisk archeologicznych, więc zadajemy mnóstwo tych pytań i często to, że pokazujemy coś zrekonstruowane na scenie, też niektórzy naukowcy zmieniali swoje podejście do problemu, tematu, bo dopiero wtedy mogli zobaczyć tak jakby z innej perspektywy niż rysunek, niż 2D, jak to wygląda. Że to tak trochę otwiera głowy też czasami naukowcom i dla nas to jest bardzo ciekawa współpraca, bo tak się śmieję, że po każdym z takich projektów to można by robić doktorat, bo po prostu się człowiek musi się nauczyć wszystkiego na dany temat, żeby dobrze zrealizować projekt, żeby zrobić model, czy pokazać proces powstawania, nie wiem, krzemiennych narzędzi z epoki kamienia, to też trzeba wszystko wiedzieć. Pod jakim kątem uderzało narzędzie, z jaką siłą i to jest na pewno ciekawa nasze. No, to doświadczenie współpracy z naukowcami jest bardzo ważne i ciekawe w tej pracy. No. To teraz trochę zmienię temat, bo firma Polygon Studio również zajmuje się tworzeniem grafiki pod gry komputerowe. Czy mógłbyś powiedzieć, czy coś się na przestrzeni kilku lat zmieniło, jeśli chodzi o pracę, o narzędzia, o technologię? Tak, wykonujemy również modele, całe światy, plastykę do gier komputerowych. To technologia ogólnie jeżeli chodzi i multimedia muzealne i gry komputerowe, ona się cały czas zmienia, że trzeba być w miarę na bieżąco, bo przez ostatnie 10 lat zmieniły się mocno metody teksturowania, bardzo mocno pojawiła się fotogrametria, czyli tak jak kiedyś modelowało się głównie ręcznie na podstawie referencji, teraz często się pozyskuje modele 3D ze skanów fotograficznych czy skanów fotogrametrycznych, czyli robimy serię zdjęć, później generujemy chmurę punktów. To się bardzo mocno zmieniło i teraz w zasadzie również w produkcji gier, wiele takich najdroższych gier jest już realizowanych głównie w oparciu o tą fotogrametrię, czyli jak mamy Epic Games, czyli jedna z największych potentatów w branży gier komputerowych, to oni mają całe działy na całym świecie, biura, gdzie ludzie skanują cały świat i później te biblioteki są tworzone i sprzedawane albo udostępniane za darmo. A graficy 3D w zasadzie czasami oczywiście trzeba zrobić coś, czego nie da się zeskanować, bo to nie istnieje, co jest też wyzwaniem, bo trzeba dostosować styl i jakość, żeby model był takiej samej jakości jak te modele zeskanowane, co jest w sumie wyzwaniem.
Więc to się zmieniło. Oczywiście też zmieniło się, mocno branżę zmieniło pojawienie się AI, czyli tych generowanych. O to chciałam zapytać właśnie. Czy są jakieś tutaj obawy z tym związane? Jak twoim zdaniem będzie wyglądała przyszłość artystów? Czy to jest dla nich szansa, czy też zagrożenie? Znaczy, obawy są częściowo pewnie uzasadnione, chociaż ja mam takie podejście do tego, że jest to szansa po prostu dla artystów, dla przedsiębiorców, bo wiele rzeczy można teraz wykonać szybciej, atrakcyjnie, że to jest po prostu narzędzie, które mamy i ja uważam, że póki ono jest tak dostępne, w sumie jest póki co tanie, łatwo dostępne, żeby z tego korzystać, bo rzeczywiście na wielu etapach pracy, jeżeli nawet się projektuje grafiki, załóżmy do druku, potrzebujemy rysunków, to korzystanie z tych programów, z tych algorytmów bardzo pracę przyspiesza. I to też jest tak, że nie każdy projekt ma taki sam budżet. Czasami są projekty z większym budżetem, z mniejszym. I kiedyś niektóre projekty nie mogły być zrealizowane, bo na przykład jest potrzebne 20 rysunków odręcznych do projektu, który ma mały budżet. To w zasadzie jest nie do zrobienia, bo takie rzeczy są dość drogie, a teraz można wykorzystać AI, jeżeli się jeszcze umie z tego dobrze korzystać, i można wygenerować sobie takie rysunki. Jest to bardzo duże ułatwienie. Tak, jeżeli chodzi o 3D, o multimedia, to też... Bo to wszędzie w zasadzie weszło AI do każdej branży, bo i pomaga programistom, może pisać proste skrypty. W modelach 3D też już się oczywiście pojawiły narzędzia, które generują modele 3D, tylko to jest na razie w powijakach i te modele 3D są słabe, ale jest coraz lepiej, bo teraz jak sobie przypomnę, jak wyglądały obrazki 3 lata temu, to one też były słabe, ale w ciągu 3 lat to poszło strasznie do przodu, więc być może za 3 lata też już modele będą generowane, bardzo ładne modele 3D. W sumie filmy już są, mogą być generowane, więc to są duże zmiany. Tak, no oprócz tego oczywiście rozwijają się też, bo w zasadzie do każdego narzędzia, które my teraz wykorzystujemy w pracy grafika, czy to 2D, czy 3D, wszędzie już są wtyczki takie generatywne, wykorzystujące sztuczną inteligencję. Ja lubię też takie rzeczy, bo są wtyczki, które nas wyręczają z takich automatycznych procesów, które zawsze ktoś musiał zrobić, bo są takie rzeczy jak retopologia, nie wiem, rozkładanie UV map, to są takie rzeczy, które trzeba się trzymać zasad i zrobić je, trzeba je zrobić porządnie, ale jest to pracochłonne i to jest taka nudna robota. I też pojawiają się już narzędzia, które zaczynają to robić, że już nie tylko takie twórcze narzędzia, że generują ładne obrazki, ale też, że pomagają robić tą pracę, którą po prostu trzeba wykonać, a ona niekoniecznie jest interesująca dla każdego. Firma Polygon Studio jest również partnerem technologicznym Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Ty również jesteś wykładowcą. Czy mógłbyś odnieść się, czy zajęcia, które są prowadzone przez praktyków, są bardziej atrakcyjne dla studenta, czy wnoszą jakieś dodatkowe profity, czy mają wpływ na jakość kształcenia? Jak byś mógł się odnieść do tego? No uważam, że to jest bardzo dobre podejście tutaj uczelni, że w ten sposób jest to zorganizowane, ponieważ my jak pracujemy, wykładowcy, którzy na co dzień się zajmują danym problemem, my jesteśmy w miarę musimy znać narzędzia, które są teraz wykorzystywane, które są świeże tak jakby na rynku, bo jak, jeżeli przestajemy nadążać za narzędziami, to też robimy gorsze projekty wtedy. I my znamy też, bo nie ma się co oszukiwać, bardzo ważne w pracy i każdej branży jest podejście do rozwiązywania problemów, czyli jak my robimy cokolwiek w 3D, czy do gier, czy do projekty muzealne, ważne jest takie wybranie ścieżki pracy nad projektem, żeby dało się coś zrobić atrakcyjnie i szybko w miarę, czyli przez to można zaoszczędzić pieniądze. I to są takie rzeczy też można studentom przekazać, jeżeli ma się zajęcia, bo jeżeli na co dzień trochę pracujemy w firmie, trochę pracujemy wykłady, to te doświadczenia siłą rzeczy wymieniamy, bo nawet przygotowując materiały na zajęcia często nawiązujemy do rzeczy, które robiliśmy niedawno. I takie, że tak powiem, myki, one są bardzo ważne, żeby przekazać studentom takie podejście do modelowania 3D, do pracy z grafiką, żeby robić rzeczy atrakcyjne, ale
poświęcić na to mniej czasu niż więcej. To nie chodzi mi o to, żeby się nie narobić, a żeby zrobić, chociaż trochę tak jest. Po prostu szanować swój czas, bo można zawsze, do każdego problemu można podejść tak, że zrobić coś, przeznaczyć na to 16 godzin i mieć wynik, który będzie bardzo dobry, ale można przeznaczyć też 8 godzin i wynik też będzie bardzo dobry. Że nie zawsze to wybór tej ścieżki, która będzie najbardziej pracochłonna, jest najlepszy. Bo tutaj no, liczy się czas po prostu i zawsze projekty mają swój budżet. I to jest na pewno bardzo ważne, tak jak współpracujemy, tak jak przekazujemy tą wiedzę studentom, że uczymy ich pewnych skrótów, takiego pewnego myślenia, jak sobie projekt ułożyć, też planowania, bo to jest ważne, żeby nie rzucać się od razu na materię i robić, tylko najpierw sobie rozpisać projekt, co jest potrzebne, nawet czasowo sobie pewne wytyczyć granice i dopiero pracować. To tak też tego uczymy, jak organizujemy na przykład czasami te game jamy, że to też jest bardzo ważne, bo game jam, czyli mamy 48 godzin na zrobienie gry komputerowej. W zasadzie grę komputerową przeważnie robi się rok na przykład, ale w trakcie 48 godzin należy przejść przez identycznie te same procesy, etapy, jak byśmy robili tą grę rok. Więc jest to, uważam, że game jam dla kogoś, kto chce zacząć pracować w branży gier komputerowych, to jest super uczące, bardzo wiele doświadczenie, bo właśnie, że trzeba, jeżeli pomysł jest zły, to szybko go zamykamy, rezygnujemy, zmieniamy. Jeżeli styl jest zły, wybrany styl plastyczny, to też go zmieniamy, bo jeżeli tego nie zrobimy wcześniej, to budzimy się po 30 godzinach, jak już się kończy czas, i już nie ma szansy na zreperowanie wszystkiego. A tak samo jest w projekcie, który trwa, bo grę można i 5 lat robić i tak samo zepsuć projektowanie całego procesu i po 3 latach się zorientować, że nie ma szans dowieść tej gry, więc... Bardzo dziękuję, Robercie, za rozmowę. Moim Państwa gościem był w dniu dzisiejszym Robert Miedziocha, współwłaściciel firmy Polygon Studio. Dziękuję bardzo.